zdobywał masę punktów, ale należy docenić, tak, tą walkę na tablicach. Bardzo, bardzo często, no bardzo blisko, double-double. Na lewo. No i myślę, że wybór tego gracza, który stawiał zasłony, też jest niezmiernie ważny. Odpowiedź Nevelsa. Zyskuj! Nevels tam tu! Zdjęcie zasłony. Bliżej, rzuci! Świetna reakcja Nevelsa. Szczęścia w tej akcji, ale jednak 15 efekt. Sekund do końca drugiej dogrywki. Nevels do końca! Świetnie kończy swoją sytuację. Będzie kończył akcję Gareth Nevels. Ale bardzo mało czasu. Kolejna. Nevels. Rzut trzypunktowy. Amerykanin trafia na pole ataku. O, na granicy 5 sekund. Spokojnie przygotował się. Będą szukać teraz najlepszych, optymalnych pozycji Sopocianie. I taka się znalazła. Tam bardzo jest bardzo dużo zawodników trefla. Tej przestrzeni wolnej jest do... Devo przy Nevelsie. Daleko od kosza stawia zasłonę Ivica Radić. Dobra pomoc Melvina, ale nic. Zespół trefla Sopot po tej przerwie. Jest Wells. Świetnie wbiega po raz kolejny Zyskowski. A ten faul Krasuskiego został okraszony wielkimi okraskami od trenera Gronka. Raz jeszcze. Trochę wyżej, a więc można liczyć na występy również w europejskich pucharach w przyszłości. Salomu, wolna pozycja, trafia Wells przy Melvinie, ale wykorzystuje to świetnie Dave Devo. Akcji do smeczu. Ruch bez piłki, kiedy piłkę ma Jarosław Zyskowski. Nevels, raz jeszcze trafia Amerykanin. Tak, ten pojedynek tych wyśmienitych strzelców. Trafia, pierwsze punkty, pierwszą trójkę Gareth Nevels. Może przeatakuje Zyskowskiego Petrasa. Nevels przeciął tą akcję. Oj, pięknie nam się zaprezentował. O, ściekły tu Jean Tabak, bo wie, że straciła tempo ta akcja. No ale... Ryzykowne podanie. Cień miejsca. No, mało czasu się robi. Nevels lubi takie sytuacje po przekazaniu w defensywie. Bliżej kosza, bliżej obręczy. Kolejne punkty w dzisiejszym spotkaniu dla Gołębiowskiego. Widzimy sytuację trójek. Ona już... Przesunięcie defensywy powoduje podwojenie tego tak zawodnika. Teraz. Dokładnie, ale świetnie odczytał i znalazł Radicza. Zablokowany Smith. Błąd krok. Nie trafia jednak do kosza. Walczy Malik Williams. Wywalczył piłkę Amerykanin. I Luke Petrasek nad obręczą, ale tam Nevels się znalazł. Jak to możliwe, jak to się stało? W tym momencie, kiedy nie trafia po raz drugi Andrzej Pluta. Paulu. Ale baka. No i niezbyt dobrze Gareth Nevels rozpoczął to spotkanie, jeśli chodzi o skuteczność. Teraz jednak rewelacyjnie w defensywie zablokowany. Skończy się punktami, ale oś Nevels. No. Nie złapał jednak jak Reymanisem. To są zawodnicy 2,6, 2,8 cm wzrostu. Nevels. Cudowna, piękna. Gareth Nevels. Jak słyszymy od trenera tu Tabaka. Paprol. Jeszcze raz Gareth Nevels na linii rzutu, na linii podania. Świetny Eurostep. Tak, pięknie, pięknie poradził sobie Amerykanin. Ogromnym grymasem bólu porusza się po boisku. Dzięba, jak odpowie start? Ale strata teraz odpowiada się stratą i w łatwy sposób zdobywa tym razem punkty. Nie kto inny. Po raz kolejny, ta para już jest nam znana, ale zagapił się przez moment Sanders. Trójka, Freimanisa. Ivica Radić. O tym za chwilę. Kontra w wykonaniu trefla Sopot. Ma swoją grę trefla Sopot. Zawahał się Nevels, nie waha się jednak Kolenda. O, za późno ten kontakt, ale będzie lotka. O, i z akcji Artura Gronka nic. Przepraszam, od Martina. Nevels, wolna pozycja. Spokojnie teraz Łotysz, dłuższa akcja, raz jeszcze, ale otwarta druga pod kosz. Karen. Trójek tylko w sezonie Jeremiah Martina. Ale to Nevels z piłką w rękach, wolna pozycja Amerykanie. W dzisiejszym spotkaniu, który ma jeszcze świetny teraz przechwyt. I czy będzie jakieś efektowne zagranie z Gordonem? Nie. Idzie. Limur. Ale też świetnie zareagował w obronie, blokując rzut Belga. Nevels.
Razem ze mną Gareth Nevels. Fantastyczny występ. Trevl wygrywa puchar. Gareth jest MVP turnieju. Trzy wspaniałe występy, nie tylko jedne. Jak to się robi? Gareth, great performance, but not only today, but in all three games. How it done it? Oh man, you know, the last 2 weeks, the coaches and staff just prepared us very well. We were just practicing hard, staying very focused, and myself, I don't know, I was just so locked in, and just I just wanted to win so badly. Gareth mówi, że mieli dwa tygodnie na przygotowanie, trener ich świetnie przygotowywał, była bardzo zmotywowani. Też Gareth był bardzo skoncentrowany na tym, aby wygrać, no i to się udało właśnie. A co dzisiaj było najważniejsze w dzisiejszym meczu? And today, what was most important in today's game? I think today what was most important was just staying focused to our principles, because you know, three games in 3 days, you're going to be so tired, but we just had to focus on what our defensive goal was, and I think we overall executed the game plan. Gareth mówi, że najważniejsze było pozostać dziś skoncentrowanym na tym, co mają robić, ponieważ to trzeci mecz, byli bardzo zmęczeni, a więc wszystko to, co mieli robić w defensywie, na tym byli skoncentrowani, to było dzisiaj kluczowe. No właśnie, ten puchar to pierwszy krok, a drugim, czy będzie mistrzostwo? I think this cup is a first step, but a second step will be championship for Poland. Well, you know, the job isn't finished. You know, we're still about halfway through the season, so we still have to build and improve ourselves. So we'll just continue to get better every day and, you know, take it from there.